skutek gadowiku, żeśmy zainaugurowali, o czym w 2018 roku zrobiliśmy w Galerii Kuper w Opawie kolejną edycję. W 2019 przenieśliśmy się z tym projektem do Ostrawy. No i nie było innej możliwości, jak tylko w tym roku na przekór wirusom i wszystkim innym niedogodnościom wrócić do Katowic. Właśnie dzisiaj mamy, poczynając od strefy, gdzie tu jesteśmy, my jesteśmy w Ostrawie, tu mamy pracę Jaśki pani Olki Morawcowej. Ci wszyscy, którzy znajdują się w strefie środkowej, są w Katowicach. Tam jest malarstwo pani Jolanty Barnaś, którą serdecznie witam. Rysunek kredką pani Zdenki Pawliczkowej z Opawy. Niestety nasze dwie czeskie artystki nie mogły dzisiaj się pojawić. Parę słów bardzo proszę w imieniu wszystkich trzech autorów. Mi miło Państwa tu powitać. Bardzo mi miło, że reprezentuję trzy koleżanki, które nie poznałam. Szkoda. Jest mi przykro z tego powodu. Ale cieszę się, że to taka kobieca wystawa się zrobiła. Nie dość, że nie fotografia, to jeszcze trzy kobiety. To w nas jest siła, więc myślę, że to wszystko będzie tutaj widoczne. Ciężko mi opowiadać o obrazach pań, których nie ma. Państwo sami zobaczą. Doskonała grafika, bardzo subtelny, delikatny rysunek. No i to moje malarstwo między tym. A połączone też z rysunkiem, więc jest jakaś rozmowa między naszymi pracami. Ja się przyznam, że dopiero jak wieszałam tutaj z Arkiem swoje prace, to zobaczyłam, co jest dookoła mnie i stwierdziłam, że fajnie, że wszystko ze sobą dobrze rozmawia tutaj. I rysunek z moim malarstwem i malarstwo z grafiką. Co do mojego malarstwa, to jest trzecia część tryptyku, część tej części pod tytułem Wierzyć. Pierwsza miała tytuł Być, druga Czuć. Większa część mojej twórczości jest poświęcona obiektom, grafikę lub ich kombinacji. Wykorzystuję przede wszystkim materiały biologiczne, ich obrazy, procesy lub cechy, których opracowanie jest zawsze związane z treścią. Dzieła dotyczą się głównie tematów egzystencji w kontekście indywidualnej polemiki w sferze racjonalnej i duchowej, przy czym akcent jest często stawiany na przeżycia fizyczne. Tak o sobie mówi Olga Morawcowa. Czarno ołówki. Ograniczona gama kolorów czarno-białych, biały, szary, ciemno-szary, czarny, to dla mnie kolor idealny. Przypomina mi czarno-białe zdjęcie. Więc mamy, proszę Państwa, to nawiązanie do fotografii. Ołówek może to wszystko uchwycić. Ślady stóp, cienie, cieni, sylwetki, układ w przestrzeni. W życiu nie ma nic tylko czarno-białego. Nazwy rysunków, ogrody, echa ciszy, odległość, bliskość, wszystko, co ma ci dodania i tak dalej, to zapisy zeznania o formatach codziennych. Są one wspomnieniami wydarzeń, uczuć, spotkań, pobytów, które były tak silne, że musiałam je nagrywać. Miałam ochotę i wciąż muszę to wszystko zapisać. Potem każdy rysunek przywraca mnie, budzi nastroje, nostalgię, budzi inne znaczenia tego, co już zniknęło. Ten rysunek w mojej pamięci, świadomości i podświadomości jest dźwiękiem rzeczywistości. Tak o sobie napisała pani Zdenka Pawliczkowa. Dobry wieczór. Przede wszystkim podziękowania pana prezesa Mieczowa Wymańca za czwartą edycję wspaniałego projektu OKO. Dzięki tej inicjatywie mam oko na naszych przyjaciół w Ostrawie, w Opawie, to znaczy oko artystyczne i staramy się pomagać w tym roku godziny. 50-lecie relacji z Ostrawą, a od 15 lat na bazie współpracy Uniwersytetów Śląskich i szczególnie Wydziału Fotografii Kreatywnej w Opawie
fotografii w Opawie. Jesteśmy wdzięczni za tego typu inicjatywy. No i cóż, życzymy Państwu i z Czech, i z Polski, ze Śląska przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, no i oby jak najczęściej dochodzimy do takich spotkań. A w imieniu Pana Prezydenta Marcina chciałbym bardzo serdecznie podziękować artystom, wręczyć takie zdrowe upominki na pamiątkę dzisiejszego. Thank you.